Dzień dobry, Ania Lachowska, Fundacja Przemocni. Wracam z LARPA i zatrzymałam się w jakiejś przydrożnej wiatce po drodze. Jestem Wam w ogóle winna raport z darowizny. Samochód oczywiście jest kupiony, bo by się tutaj nie dało żyć bez niego. Wiozę nim właśnie tyle, ile udźwignie cementu i wapna i odebranych za free bloczków, dzięki którym chrupek będzie miał pokój, bo niedługo będzie robił sobie pokój. A dzisiaj o LARP-ie. LARP, czyli Live Acting Rolling Play. To jest taka gra RPG, w której gra się tak jak aktorzy. Tworzysz sobie postać, inni też mają swoje postaci, jest jakiś system, jakiś świat i jakaś mechanika, gdzie się, dzięki której załatwia się pewne interakcje, na przykład spory, walki. I jest oczywiście mistrz gry, który nadzoruje przebieg całej gry. Śpiąca jestem. Długo mi spałam na tym larpie. I tak, to jest bardzo fajna forma, żeby się zmierzyć z pewnymi rzeczami w sobie. W takich jednak kontrolowanych warunkach. Moje doświadczenia z LARPami były bardzo mocne i wyraźne. Pierwszy, w którego grałam na Prykonie. Grałam w systemie Camarilla Sabbath, Vampir. Poszłam tam w ogóle z torebką, w której miałam chusteczki, szminkę i dłoń manekina. Tak po prostu. I moja postać wylosowała taki artefakt, ręka Glory, która umożliwiała mi, zdaje się, przeżycie czy jakieś powodzenie w jakiejś akcji, nie pamiętam już. Ja byłam z Camarilli, czyli z tych normalniejszych wampirów, napadł nas Sabbat. I byłam ja i była druga dziewczyna. Jedna z nas mogła uciekać i próbować zdobyć pomoc. A druga zostać i mieć nadzieję, że albo ta pomoc przyjdzie, no albo zostanie sabatnikiem, albo zostanie zamordowana. I byłam w szoku co do siebie, ponieważ stchórzyłam i oddałam tej dziewczynie tę rękę, mimo że miałam większe szanse. Miałam taką postać, że miałam większe szanse przyprowadzić pomoc. Mimo wszystko oddałam jej tę rękę, żeby uciekła, licząc na to, że mi ktoś pomoże albo będzie co będzie. Byłam przerażona. W efekcie zostałam sabatnikiem. Następny LARP to był mój LARP w świecie Karmagedonu, który troszeczkę prowadziłam na kanale i w psychiatryku, ale bardziej jako taką formę artystycznej sublimacji niż pełnoprawnego LARPa. Ale tam to akurat było LARPem. To była taka historia, że szliśmy do lasu, tam była bitwa, też z sabatnikami, bitwa na piłeczki. Mam te piłeczki do dzisiaj, takie piłeczki, które jak uderzą, to się zaczynają świecić. One miały rzepy i jeśli trafiło cię, przypiął się rzep i kuleczka zaczynała świecić, to trafiło cię jakieś ostre, agresywne zaklęcia. Na tym larpie było ze 20 osób.
Tak jak mówię, realia zupełnie realne, bo środek lasu przy jakiejś spalonej chałupie i mnie przerosło. Dostałam po prostu zwarcia. Nie byłam w stanie brać udziału w tej bitwie. Schowałam się za drzewem. A ja wtedy grałam, ale byłam też mistrzem gry. I po prostu czekałam, aż to się skończy. Później dalej grałam, ale zobaczyłam, jak bardzo jestem asekuracyjna też dalej i lękliwa. To było jeszcze przed terapią i przed doświadczeniem przemocy, przed najbardziej hardkorowymi rzeczami, jakie mi w życiu spotkały, dzięki którym tak bardzo już przemocy fizycznej się nie boję, bo tego po prostu doświadczyłam. Natomiast wtedy się dowiedziałam na pierwszym LARPie, że jestem osobą, która boi się wziąć odpowiedzialność. I rzeczywiście taka wtedy byłam. Na drugim, że jestem osobą, która potwornie boi się konfrontacji. Boi się nie tylko dostawać, ale i rzucać te zaklęcia. Która po prostu boi się walki najbardziej na świecie. Tak bardzo, że boi się jej w grze. To też trochę widać u mnie w grach komputerowych. Ja dużo nie gram, bardzo mało. Raczej gram w Sodę Sagę, układam sobie kuleczki. Kiedyś w Tetrisa, no ale kiedy grałam w Roślinę kontra Zombie, to też mnie to emocjonalnie przerastało. Stresowało. Na tym wczorajszym LARPie no ja sobie stworzyłam postać Dragi Kain, która jest moim alter ego przewijającym się w tym mojej wciąż jeszcze niedokończonej powieści. Wierzę, że ją w końcu dokończę. Postaci, która jest w tym naszym psychiatrykowym Karmagedonie. Czyli stworzyłam sobie swoje alter ego na dzień dzisiejszy. I co? Trafiłam do domeny rzeszowskiej. Domena to jest taki teren wampirów. I byłam kompletnie wydygana. Wydygana i zdezorientowana. Moja postać oczywiście ma takie cechy jak autyzm. Więc było okej. To zagrać. W sytuacji nie byłam wydygana, natomiast postać ewidentnie była wydygana. Nie wiedziałam, jak mi się zachowywać. Rozmawiali o polityce. Wiedziałam, że nic do mnie z tego nie dotrze. Tam nastąpił jakiś rozbiór, coś takiego. I co? I ta domena taka upadająca musiała podjąć jakieś decyzje. W każdym razie na tyle, na ile mnie to dotyczyło, mojej postaci absolutnie nie interesuje władza, potęga, nic z tych rzeczy. Moja postać jest nieprzygotowana do bycia wampirem, jest, mimo że była nim 10 lat, jest zdezorientowana, nie zna nikogo i niczego. Ponieważ zawsze była przy Wężysławie, bardzo to charakterystyczna. Przy Wężysławie, który zniknął. I w tej grze na razie nie jest wyjaśnione, dlaczego zniknął. W każdym razie wchodzi jako taki zupełny świeżak, mimo że wampir od 10 lat. I ani nie wie za bardzo, o co jej chodzi, ani czego chce. Chce po prostu jakoś zaczepić się w świecie. To też jest dla mnie charakterystyczne, bo jako autystyczna osoba, która dość późno dojrzała czy dojrzewa, bardzo długo się martwiłam o swoje miejsce w świecie i wciąż jeszcze je tworzę. Chyba tak jest, że po prostu swoje miejsce w świecie się tworzy całe życie.
W każdym razie moim pomysłem na ogarnięcie się była ta chałupa i fundacja. Więc to jednak jest dość świeże. Kilka lat zaledwie. Wciąż jeszcze przecież to buduję. I byłam ja i jeszcze jedna nowa dziewczyna, jeszcze jeden nowy wampir. I obu nam oczywiście ktoś zaproponował współpracę. Są tam takie cztery stowarzyszenia, z czego w tej domenie są trzy. Jest to Invictus, czyli taka stara szlachta. Krąg Wiedźm, czyli takie równe czarownice. I Ordo Dracul, czyli tacy naukowcy, okultyści. Myślałam, że chcę do Ordo Dracul, oczywiście. Krąg Wiedźm mi się zupełnie nie spodobał. Ze względu na to, że się za bardzo łączył z Wężysławem, tak myślałam. I co? Zaproponował mi, ja chciałam do Ordo Dracul, a współpracę zaproponowała mi mistrzyni kręgu Wiedźm i Nosferatu z Invictusa, szlachcic, który mnie opierdolił za to, że nie wstałam, gdy pan wszedł. I byłam zdziwiona, bo wybrałam pracę dla Invictusa. Moja postać ma taką wadę jak zależność. Ma dwie słabości. Autyzm i zależność. I mogłam być wśród wikanek, powiedzmy, czarownic, niemalże równych sobie, uprawiających magię. A stwierdziłam, że czuję się na tyle nieogarem, że na początek wybieram mentoring. I to mentoring w sztywnych zasadach. W sztywnych zasadach starego, 200-letniego chyba wampira, wyznającego podziały klasowe. Trochę też mnie do tego skłoniło to, że jednym z zaborców są komuniści. Chcą wprowadzić przydziały na kartki na krew. I wtedy jak usłyszałam po prostu, że komuniści doszli w Rzeszowie do władzy, to przeprosiłam pana szlachcica. Powiedziałam, że jednak mi bliżej do hierarchiczności niż do komunizmu. Natomiast ci, którzy proponowali mi współpracę, więc szlachcic z Invictusa i mistrzyni kręgu Wiedźm się założyli, które wygrało. I czułam, że chciałabym do Wiedźm. Ale nie teraz, nie czuję się gotowa. Nie przystąpiłam do Invictusa, tylko będę dla niego pracować, czyli będę tak naprawdę wolnym strzelcem. Ale znów jestem w stanie przyjąć czyjeś tory. I to jest bardzo dziwne, bo ja w sumie w życiu niby nie przyjmuję cudzych torów od kilku lat. A równocześnie coś, nie wiem co do końca, powiedziało mi, że potrzebuję zewnętrznego ładu, porządku i zewnętrznych zasad, zewnętrznego zleceniodawcy. Może dlatego, że zupełnie nie znam świata. I kiedy go poznam, poczuję się tam pewniej. Będę wam opowiadać, jak to się zmienia. Na dzień dzisiejszy jeszcze potrzebuję sama zanalizować, co to w ogóle znaczy, że ja taka, jaka jestem. Chcę pracować dla jakiegoś szlachcica, który ma w dupie poprzewracane. Moja postać jest to
klanu Gangrel, czyli to są takie dzikusy żyjące w lesie, blisko natury, rozmawiające ze zwierzętami. Trochę brudne, trochę bez kultury, nie uznające za bardzo zasad, hierarchiczności. Więc pytanie, jaki dziecinny element we mnie sprawia, i czy on jest dziecinny, sprawia, że decyduje się na hierarchiczność, a nie na równość i na niestawianie na swoje jakiekolwiek kompetencje. Czy to jest właśnie dziecinność jakaś, czy to jest rozsądek i pokora? Bo przecież faktycznie w świecie wampira nie wiem nic. To była moja pierwsza gra. Zupełnie jest to dla mnie obce, nowe. Sama idea w ogóle wampirów też mi tak naprawdę nie odpowiada i mojej postaci również. Ona chciałaby się wyleczyć z wampiryzmu. Najpierw była zafascynowana tym te 10 lat temu, kiedy była przemieniana przez tego Wężysława, wspólna wieczność z ukochanym. Dziś chciałaby się wyleczyć i nie zadawać już z wampirami. I to w tym sensie zupełnie metaforycznym nawet, o którym uczę na tym kanale. Wampira jako symbolu pewnego rodzaju ludzi. Ma wysokie człowieczeństwo, bardzo wysoką siłę woli, lojalność. Natomiast w tym świecie wampirów tak nie jest. One same wręcz wprost rozmawiają, no i gracze też off-game rozmawiają o tym, że że życie w społeczeństwie, w społeczności wampirów to jest czekanie, kto pierwszy komu wbije nóż w plecy i to w taki sposób, że ten z nożem w plecach się nie zorientuje, jeszcze podziękuję. I to traktuję jako wyzwanie, bo ja wciąż jeszcze muszę się tego nauczyć. Moja natura to jest Vampire Hunter. Ja wchodzę w bliskie interakcje. Jeśli ktoś wampirzy, to po prostu demaskacja i ciach. Odsuwam od siebie. Mam poczucie, że to jest trochę wybrakowane. I jestem bardzo ciekawa tego treningu w tej społeczności wampirzej, gdzie muszę się liczyć z tym, że nie będzie przyjaciół. Tylko, że oni wszyscy tak naprawdę są wrogami i będę mogła obserwować siebie, swoje nadzieje na to, że jednak się uda lojalnie współpracować, że jednak ktoś mi nie zrobi świństwa. Będę mogła zaobserwować, jak funkcjonuje w świecie, w którym wbijanie noży w plecy jest oczywistością. I być może taki jest nasz świat w ogóle. Prawdopodobnie tak. Ale ja tego wciąż jeszcze nie przyjmuję. I fajnie, bo po tym etapie, gdy nauczyłam się wybaczania i myślenia o tym, że złolstwo prawie że nie istnieje, tylko jest wynikiem cierpienia i pustki, wchodzę teraz w ćwiczenie przekonania takiego stosunku, że złolstwo istnieje, bo tak, czyli wracam z powrotem na tej sinusoidzie, o której mówię od jakiegoś czasu, do tego, że tak, złole istnieją, tylko ja teraz będę to ćwiczyła, po pierwsze w takich psychoanalitycznych, trochę sublimacyjnych, symbolicznych warunkach, po drugie w bezpiecznych, bo to nie jest prawdziwe życie, w metaforycznych, a równocześnie w larpie, jeśli potrafisz w to wejść, uczucia są prawdziwe, odczucia są prawdziwe, reakcje są prawdziwe. Przynajmniej u mnie.
a jestem osobą głęboko wrażliwą, wysoko wrażliwą, nie wiem, może inni nie są aż tak naturalni i prawdziwi w tym, ale jak rozmawiałam z graczami po grze, to tak, chyba jednak większość jest. To, czym się różni moje granie od innych, to właśnie ja tworzę postać siebie. Dlaczego? Dlatego, że ja chcę przepracować tę swoją artystyczną sublimację, jaką jest Draga Kain i jej motyw z Wężysławem, ciągnący się już od lat i zmieniający się niezwykle. I robię to zupełnie świadomie i z pełną odpowiedzialnością za siebie, również w sensie takim psychologicznym, zawodowym. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest szczególnie zalecane, bo ludziom chyba się może pomylić? Nie wiem. Ale też większość ludzi bardzo chce mieć postać zupełnie inną, niż oni sami są. Dają sobie zdolności, które są zupełnie inne, temperament inny, czasem moralność inną, aczkolwiek tutaj bym się zastanawiała, czy na pewno tak jest. Ja swojej postaci nie mogę dać umiejętności kombinowania i manipulacji, bo po prostu tego nie umiem zrobić, więc grałabym beznadziejnie. I nie wiem, na ile tutaj jest właśnie prawdziwa możliwość odegrania kogoś, kim się nie jest. Natomiast zauważyłam, że ludzie przybierają takie inne formy i też daje im to radość sprawdzenia siebie, poznania siebie, głębszego spojrzenia w siebie. Serdecznie Wam to polecam. Oprócz wglądu w siebie i takich ćwiczeń społecznych, inne zalety to rozwijanie własnej kreatywności oraz własnej nieśmiałości. No może nie rozwijanie, ale nieśmiałości. Niektórzy gracze, z którymi rozmawiałam, mówili, że kiedy zaczynali grać, wstydzili się odezwać. Ja się też za dużo nie odzywałam, ale to raczej dlatego, że nie miałam co powiedzieć. A też byłoby nie na miejscu, chyba by moja postać tak na starcie za dużo gadała. Ale wiem, że nie mam z tym problemu, dlatego że grałam jeszcze w LARPie, który był w świecie według kiepskich. I grałam tam jakąś Amerykankę, która wyrywała Arnolda boczka. I LARP trwał chyba 3 godziny i ja byłam główną osobą mówiącą, a dokładnie to trajkotającą po amerykańskiemu, żeby boczek na nim zwrócił uwagę! I tu nie było problemu, po prostu wiedziałam, co taka... Skąd ja to wiedziałam? Taka pani może mi to powiedzieć. Tutaj jestem ciekawa, czy zacznę mieć coś do powiedzenia. Tu są cały czas intrygi, rozgrywki, rzeczy zupełnie dla mnie obce. Rzeczy tak obce, a równocześnie tak upominające się o mnie, że tak, po prostu muszę to zrobić. Więc tu jest możliwość ćwiczenia autoprezentacji. Jest też zabawa w przebieranie się. Oczywiście lumpeksy królują. Czyli jest to i twórczość artystyczna, i przeżycie społeczne, i trening społeczny, i tak taki sublimacyjny, w sensie psychoanalitycznym, taka sublimacyjna możliwość spojrzenia w siebie i siebie w świecie społecznym, czyli bardziej niż przez własną twórczość, bo to jest twórczość
interaktywna ze światem, interaktywna z ludźmi i interaktywna z historią jakąś, z jakąś narracją. Więc serdecznie Wam to polecam. Na takie jednorazowe larpy możecie się załapać na różnych konwentach fantasy, na przykład na Pyrkonie. Natomiast takie seryjne, nie wiem jak to wygląda dokładnie w Polsce, wiem, że By Night, który się odbywa w Śmiecie Mroku, czyli i tam są systemy mag, wampir, różne podsystemy wampira, czy to maskarada, właśnie powiedziałam Camarilla Sabatel, to jest maskarada, czy Requiem. Odbywają się w większości większych miast. Grałam w Toruniu, wiem, że w Warszawie jest, wiem, że jest w Rzeszowie, wiem, że jest w Krakowie. Warto sobie to wpisać i po prostu spróbować. Serdecznie Wam to polecam. Nasz LARP się odbywa co 2 miesiące, wcześniej się odbywał co miesiąc. Oprócz tego na czacie jeszcze się odbywa, czyli tu jest kolejna możliwość do rozwijania się. Tam się pisze wspólnie z innymi tę historię, tę powieść. Więc ćwiczysz pisanie, ćwiczysz wyrażanie się, ćwiczysz wyobraźnię. Czyli bardzo dużo rzeczy, bardzo, bardzo wielu rodzajom twórczości może dać upust. No i co? I moi klienci często się pytają, skąd się bierze znajomych. Ja swoich znajomych dawnych pożegnałam z różnych powodów kilka lat temu. Wcześniejsze tabuny znajomych z jeszcze innych powodów 10 lat temu. I całe moje otoczenie to był Robert i ludzie z fundacji. I to było super, było mi to bardzo potrzebne i byłam w tym bardzo szczęśliwa. Natomiast przyszedł czas na coś innego. Przede wszystkim nie ma Roberta. A ja nie szukam zastępstwa. Przeczytałam ostatnio, że żałoba po związku to jest tak minimum rok i chcę sprawdzić, jak to jest. Nigdy tak nie miałam. Od 15 roku życia ja prawie zawsze miałam chłopaka. I wiem, że to, że moja postać ma wadę zależność, a skrypt Anima Animusa, czyli dragi, wąż i sława, ciągnie się w moim życiu tak długo, jest na pewno związane z tym, że nigdy nie przeżyłam prawdziwej żałoby po związku, że zawsze ktoś koło mnie był, więc ja zawsze byłam tym zajęta. Tak jak teraz będę zajęta tym szlachcicem, moja draga będzie zajęta pracą dla tego szlachcica. Mogę to przećwiczyć w trochę inny sposób. Mogę to w ogóle w takich eksperymentalnych warunkach przećwiczyć tę zależność. Przyjrzeć się jej z boku. W życiu pozostając niezależną. W każdym razie znajomi. Nie wiem, czy ci ludzie będą moimi znajomymi. Znajomych bierze się z różnych miejsc. Na pewno z tych, które cię interesują. Ja zaczęłam sięgać po te rzeczy, które mnie interesują, które mnie interesowały i z których dla Roberta, czy dla innych facetów, dla fundacji, dla własnego przetrwania, dla stworzenia swojej kariery zawodowej, dla stworzenia sobie domu, rezygnowałam, tak? Bo to był inny czas w moim życiu. Teraz mam już jakąś minimalną stabilizację i mogę się zająć tym, że nie mam znajomych. I zamierzam w różnych miejscach się pojawić i różne rzeczy robić. I nie wiem, ale pewnie jakichś znajomych nabędę w końcu. Ponieważ zawsze ich nabywałam, gdzie się nie pojawiałam. Więc jeśli nie wiesz, skąd się bierze znajomych, to może z LARPów. Okej. W najbliższym czasie raport z tego, co jest zrobione przez ostatnie 1,5 miesiąca, czyli odkąd nie ma Roberta, co jest zrobione w domu, bo jest sporo zrobione.
Samochodzik wam pokażę, ale tutaj ten zajaździk jest taki brzydki i tyle śmieci, że nie będę wam tego pokazywała. Bardzo dziękuję za wpłaty. Na konto fundacji w tym miesiącu były takie, że jest spora szansa przygotować się do tej zimy. No jeszcze miałam ogromne wydatki, bo samo wykreślenie Roberta z dokumentów w KRS-ie to jest ponad 500 zł. Podpis elektroniczny do tego to jest 300 zł. Bo teraz się zmieniły przepisy i trzeba mieć to w samochód. Także bolało bardzo. Dziękuję, że to umożliwiliście. No i cóż, przypominam, że fundacja, czyli kanał, czyli też ja, czyli też ten, kto mieszka, kto chce zamieszkać, chałupa, owce, wszystko to utrzymuje się z waszych wpłat. Tak więc po prostu wpłacając na konto fundacji, płacicie za moją robotę. Dziękuję serdecznie. Zapraszam do korespondencji, do pytań, konsultacji, albo po prostu, żeby mnie odwiedzić, nas odwiedzić. Dziękuję.